pierwszych, więc będzie się działo. Tutaj tylko zaznaczę, zanim przedstawimy zdobywcę nagrody w kategorii zespołowej, pierwszej, że zarówno dla zespołów, jak i dla solistów oraz w nagrodę Grand Prix, tych, którzy zwyciężyli, jury nagrodziło za obydwie piosenki, zatem zwycięzcy w zespołach, zwycięzcy w solistach będą wykonywać obydwa swoje utwory, które dzisiaj zaprezentowali na przesłuchaniach. A więc... Pierwsze miejsce w kategorii zespołowej otrzymuje zespół, który, jak z druhem Rafałem stwierdziliśmy, jest najliczniejszy, ale pod względem instrumentów. A jest to zespół Manufaktura. Manufaktura z Sandomierza, z Chówca Sandomierz. Wykonali dla nas dwa utwory podczas przesłuchań i te same dwa utwory zwycięskie w kategorii zespołowej wykonają teraz, czyli Gdzie są kwiaty z tamtych lat oraz Drogą stalową. Proszę was jeszcze raz o bardzo, bardzo gromkie brawa dla zwycięzców w kategorii zespołowej. Szułap, 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 czas zatarł ślad. Gdzie są
było tak, kto wie, czy było. Gdzie są chłopcy z tamtych lat, dzielne chwaty? Gdzie są chłopcy z tamtych lat? Którzy marzą o tym, by się wybrać stąd, porzucić.
Raz jeszcze gratulujemy zespołowi Manufaktura. Manufaktura z Chówca Sandomierz, pierwsze miejsce. To się nazywa radość śpiewania i o to chodzi w tym festiwalu. Mamy. Cieszymy się, że wam ciągle mało, bo jeszcze jest dużo tutaj dobrego nas czeka. Zanim jednak przejdziemy do zwycięzcy w kategorii solowej, mam do was taką prośbę. Słuchajcie, dostaliście biało-czerwone polskie flagi tutaj przy wejściu. Pokażcie je teraz do góry. Mamy ich trochę na sali. Pan fotograf bardzo prosił i oraz druhny, które fotografują, żebyście pomachali. Więc machajcie, 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 oni zrobią nam super zdjęcia. I mam do was jeszcze jedną prośbę, żebyście te flagi użyli w trakcie refrenu, gdy tutaj na scenie będzie wykonywał swoje utwory wykonawca, który zdobędzie Grand Prix. Ale o tym za chwilę i o tym jeszcze przypomnę, bo teraz pierwsze miejsce w kategorii solowej.